Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladki, zapraszam was na pierwszy odcinek, myślę, serii, którą poprowadzę. Zobaczymy oczywiście, jak gra przypadnie wam do gustu. The Forest, czyli gra chyba, o której każdy słyszał, gdzieś tam nawet w najciemniejszych zakątkach swojego umysłu musiał mieć tą nazwę gdzieś tam. The Forest, no chyba naprawdę musi każdy znać. To jest gra już, powiedzmy, nie dość, że jest we wczesnym dostępie, jest w dosyć wczesnej fazie, jeśli chodzi o produkcję, to już naprawdę zdobyła dosyć sporą popularność. Mam nadzieję, że oczywiście przypadnie wam pomysł serii do gustu. Jest wersja 0.18.0, rozumiem, że była wersja 0.18 i ABC to były jakieś tam hotfixy, które do niej weszły. Fajne jest tutaj to i mi się podoba, że za jaka będzie, powiedzmy, kolejna wersja gry i za ile, czyli tamte 7 dni, 8 godzin, troszkę ponad tydzień. Ja ostatni raz, kiedy miałem przyjemność gry w The Forest, to było przy wersji 0.1, czyli przy tej pierwszej wersji i chyba przy 0.2. Potem nie grałem w ogóle i nie wiem nic o tej grze w tej chwili, co tu się zmieniło, co zostało dodane, co zostało naprawione. Więc cóż, wejdziemy do gry, zobaczymy, co się zmieniło. Ja zapewne będę zaskoczony tym, co się zmieniło. Nowa gra. Loading, the following is in development alpha build. No dobra. Dalej alfa. No tak, alfa. Jako wczesny dostęp. No rozumiem, rozumiem. Zobaczmy, nie wiem, czy ten myszek będzie tu przeszkadzał, czy nie. Weźmy go, wywalmy na bok. Okej, okay. To widzę, że zaczyna się tak samo jak powiedzmy to, co się zaczynało kiedyś, to co już znam. Co prawda wydaje mi się, że grafika się poprawiła, bo teraz jest to z tego, co kojarzę Unity 5. Czy on trzyma jakąś, to jest chyba zabawka jakaś. O, dobra, dziwne rzeczy się dzieją. Aha, no to wszystko wygląda tak samo, tylko że chyba ładniej. Chyba. Zaraz będzie czarny. Nie? A tym razem nawet naprawdę lądujemy. Przy jakiś, co prawda, krzaki przechodzą przez tekstury samoloty, ale dobra, nie przeszkadza to aż tak bardzo w oglądaniu tego. A, i oczywiście standardowo ten gościu. Dalej nie wiem, czy tego chłopca da się uratować, szczerze. Ha, sprawdzimy. Dobra, zabieraj go i daj tam mi wolną rękę do tego, żebym mógł sobie tutaj coś stworzyć. No okej, wygląda ładnie, chodzi dosyć ładnie. Tutaj chyba z ciebie się siekiera, tak jest, z ciebie się siekiera zabierało. To się coś jadło, coś tu jeszcze w ogóle jeszcze jest. Jakaś puszka. Tam jest jakieś jedzenie. Tutaj są painkillery, rozumiem, tak? Da się tu? Da się tu kłócać. Tak, chyba jakiegoś rodzaju painkillery. Tu coś leży w ogóle schowanego jeszcze. Tu coś leży, wszystko zjem, wszystko wezmę. Co to za cudo w kiblu? Krokomierz? A po co mnie to? Co my tu mamy jeszcze? Temperatura ciała. Puls. Spalone kalorie, tak? Nie, rekomendowane spożycie kalorii, rekomendowane spożycie napojów. A to na dole to jest outside temperature, minus 7? Serio? Minus 7 w takim miejscu? Coś mi się wierzyć nie chce. O, alkohol, to jak najbardziej, jak każdy Polak chyba wezmę. I tyle. No dobra. Lecim. No okej, całkiem ładnie. Całkiem przyjemnie. Oczywiście chyba standardowo zaczyna się zawsze od otwarcia tych głupich skrzynek, w których nawet nie wiem, czy dalej są te same rzeczy. Kiedyś były batoniki, jakieś materiały i to chyba tyle. Zobaczmy. Chyba cały czas w każdej jest to samo, czy mi się tylko wydaje? Batonik i skóra. O, a co to jest? Piłka od tenisa? Plum. No dobra. Piłka od tenisa, nie wiem co prawda, po co mi ta piłka od tenisa, o coś do leczenia, co to było? Coś, a królik jakiś, dobra, dobra. Są króliki, o jest.
O Boże, napiłem się przez przypadek. O, tu jest kolejna roślinka. Mogę się napić, nie chcę pić. To jest zły pomysł. Żaby? No żab raczej nie ma do załatwiania. Kiedyś były te takie jaszczury, które sobie łaziły, ale królików nie kojarzę. Na pewno były jaszczury. O! Właśnie takie. Nie tak, to się tak robiło. Mogę cię jakoś podnieść? Chyba nie mogę. Roll lizard collected. Learn the basics of survival, press B to open survival book. No okej, okay, czyli to jest ta książeczka. Tu jest w ogóle coś skreślone. Step 1, step 2. No dobra, no to lecimy po kolei. Foraging, start here. Aha, i tu mogę zacząć. No dobra. Tu są jakieś ogniska, jakieś schronienia, domki. Domków chyba nie było. Boże, 82 logi. A z drzewa ile wypadało? 2, 3? Nie jestem pewien. O, nawet te. Na drzewach, no dobra. Jezu, do trzymania, do gromadzenia różnego rodzaju rzeczy. Okej, okay. Jakiś medicine cabinet, snack bar. Explosives holder, co? Tu są jakieś wybuchy możliwe? Dobrze, no to troszkę się tutaj nazmieniało. Sub collector. Okej. Okay. Okej. Okay. Gazebo, o, nawet jest altana. To fajnie. Deerskin, Decorative School, Explosive Wire Trap. Tu są pułapki, okej. Okay. Tu są łódki, effigies. No, sporo tego jest, nie powiem. Jeszcze potwieram tutaj trochę tych skrzyneczek, żeby mieć tych rzeczy trochę. Na później oczywiście. Właśnie, przypomniało mi się, gdzieś przy samolocie zawsze były te takie części samolotowe. Czy jest to tutaj też, teraz? Jeśli jest, to pytanie gdzie? No bo chyba nie w środku, nie no, obejdę sobie ten samolot. Ale nie wiem czy znajdę, o patyczek, niech będzie. Co to się świeci? Kamyk? Kamyk, dobra. Nie wiem czy znajdę tu. Ale chyba nie. Chyba tu nie ma tych części w tej chwili, tylko są jakieś fotele, które lewitują w powietrzu. A to nie wiem, skrzyneczka też. Sporo się zmieniło. Sporo się zmieniło, muszę troszkę nadrobić, żeby ogarnąć to, co tutaj w ogóle jest teraz nowego. Jeziorko, coś. Co to jest to czerwone? A, to jest skrzyneczka, której nie mogę... Mogę kucnąć w wodzie? Czy to jest ryba? Czy to jest ryba, czy to jest odbicie? Bo ja już nie wiem. Woda wygląda naprawdę bardzo ładnie. Kiedyś była, pamiętam, że woda kiedyś była jednym z gorszych elementów, które były w tej grze, bo wyglądała beznadziejnie. Się tak zastanawiam jeszcze, gdzie chciałbym się powiedzmy osiedlić. Bo tutaj muszę znaleźć jakieś miejsce, bo oczywiście jak to chyba każdy wie, są niemili użytkownicy. Co ja znowu, kamień podniosłem? Są niemili użytkownicy tej powierzchni, która tutaj jest zwana ziemią. I niestety starają się za wszelką cenę, powiedzmy, załatwić nas. Co tutaj tyle tego alkoholu? Nie wiem. Nie wiem. Potwieramy sobie skrzyneczki jeszcze, skoro zostało ich kilka na drodze. Nie wiem, czy one po ponownym zalogowaniu, one się pojawią ponownie. Bo jeśli tak, to to byłoby całkiem niezłe miejsce, nawet na osiedlenie się wielcy. Więcej alkoholu. Niech będzie. O! Jaki jestem makler. Dwa na raz otworzyłem. Znowu piłka tenisowa, co oni na... to była podróż tenisistów? Nie rozumiem. Głupi ptak. O, latarka. Niech będzie. Rondyl. O, tu są części samolotowe. Tu jest co? Jedzenie, jedzenie, picie, picie. To nawet nie wiem co to było. Wyglądało trochę jak bateria, ale nie jestem pewien, więc nie będę potwierdzał tego. Tu coś leży w skrzyneczce. Mnóstwo tu tych przedmiotów przy tym jest. O, tu coś jeszcze leżało. A, to patyczki, okej. Tutaj... A! Nie zwróciłem uwagi, że zjadłem sobie nie takie jagódki, jakie bym chciał. Nie tak. Tu. O, pieniądze zebrałem. To też może być kiedyś przydatne. Więcej alkoholu, więcej piłek.
więcej piłek. Nie no, to jak to na bank był wyjazd jakichś tenisistów. O, znowu krzaczek do leczenia. I znowu patyczek. I znowu patyczek. Może jakby były w jeziorkach rybki, to może znalazłbym jakieś jeziorko, w którym byłyby właśnie ryby i mógłbym w jakikolwiek sposób je łowić. To by był jakiś myk. Tylko czy ja takie jeziorko znam? O! No, znalazłem jeziorko. Fajnie. Wow, głęboko. Ryb to ja tu nie widzę. No przy kanibalach mogłoby być ciężko z rybami. Tak uważam. Dobra, pozbieram trochę tych kamulców. Nie wiem czemu jedne mogę podnieść, jedne mogę rzucać. Ale wejdę sobie tutaj i zobaczę co tutaj... O, jakieś latające skrzynki na przywitanie. No dzień dobry. Znowu do leczenia. Myślałem, że to ręce sobie, bo, to znaczy, może nie sobie, ale poodcinali komuś ręce i powiesili, ale to jednak były jakieś szmatki. Bo jednak tutaj trzeba chyba, kiedyś było coś takiego, że trzeba było odkryć wszystkich pasażerów. A teraz nawet nie wiem, czy to jest, o, woda w ogóle zniknęła na chwilę. O, w tej chwili nie ma wody? Jest woda, nie ma wody? Jest woda, nie ma wody? Jest woda. Nie ma wody? I nie widzę ryb. No to chyba tutaj nie zostanę. Dosyć słabe miejsce. Niby co, głowa leżała? Nie, czaszka. Gazetki nie wezmę. O! No hej. Przywitać się przyszłaś? Nie wiem, co ty chcesz ode mnie. Nogi jakieś leżą. Nic ciekawego nie macie. No co? No co? No dawaj, na solo, no. Takie kombo. O, szybko się położyłaś. Wow! Zęby ci wypadły. Oh my god. Co, że co? Mogę ją nieść. Będziesz moją niewolnicą. Kiedyś dało się ich rozłupić tak na kilka części, a teraz się da? To ona, czy to jakaś inna stękała? Nie jestem pewien. A, czyli teraz tylko po kolei mogę im poodcinać ręce, tak? Ha, to działa to teraz w ten sposób. No dobra, czyli nogi też mogę odciąć, tak? Ja wiem, że to może takie trochę niezbyt miłe. Względem niej. Kiedyś to było chyba łatwiej zrobić, bo się, powiedzmy, na spokojnie rozpadali na części. O. Jej, kadłubek! Kadłubek! Zostawię cię przy ognisku, może cię koledzy wykorzystają. To znaczy upieką. No, ten... To miałem na myśli. Czy coś tu jeszcze jest? Wielki kamulec, coś latającego, co to ma być? Lina jakaś? Są dwie, no to wezmę. Więcej tych szmatek, nie wiem czy do czegokolwiek mi się przydadzą. Z kamulcem nic nie zrobię. Tutaj, co to ma być? Że mogę to wysadzić? Tylko po co? Królik, 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 Dobra, zwiał. Jeszcze nie raz pewnie zapoluję sobie na królika, pewnie się uda kiedyś. Pytanie, czy jest to jezioro? Ja to tak sobie trochę pochodzę. Bo chcę zwiedzić ogólnie. Zakładam, że skoro tu było jeziorko, to tam zaraz obok nie będzie drugiego. Kamulec. Spadaj, to jest ten do rzucania. Czyli tak, mamy króliki, mamy te swego rodzaju jaszczury. Ciekawe, co jest jeszcze, jeśli w ogóle coś jeszcze jest. Jeśli o, możliwe, że te ryby są. Czy coś jeszcze? Na nic się jeszcze nie napatoczyłem. Innego. Chyba, że jest to coś naprawdę małego. Ptaków chyba nie da się jeść. Takie chyba spostrzeżenie. Trochę biednie, jeśli chodzi o to. Serio? Drugie znalazłem? Z czego był ten cień? Nie wiem. Jakieś powywalane rzeczy? O, no cześć. Z ciebie też mógłbym zrobić kadłubka, ale nie chcę. Wezmę sobie tylko wasze fanty. O, no cześć. Druga przyszłaś.
Też chcesz zostać kadłubkiem? Pieniądze kradliście, złodzieje. Jedne. Taki duży szałas to nawet nie jest głupi. Jakby można byłoby go tak obudować, powiedzmy, żeby nie mogli przechodzić. Co to ma być? Nie wiem, zęby sobie wieszacie, czy to mają być trofea jakieś? Może lepiej sobie stąd pójdę. O, tam drugi trup leżał, w ogóle nie wiem, czy oni zwłoki to tak po prostu sobie zostawiają obok znajomych, żeby o nich pamiętać, czy o co chodzi. Czy może, nie no, spać raczej by nie spali. Wow, 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 tutaj nie chcemy zeskakiwać. To by się najprawdopodobniej źle skończyło dla nas. Ale nie widzę jeziorka. Nie no, dam jeszcze jedną szansę ogólnie. Nie, nie będę jadł tych jagód, bo nie jestem pewien tego, czy one są dobre. Tu jest jeziorko. Ale czy są tu ryby? Są na pewno krzaki. Ale czy są ryby? Słyszysz niby żabę. Mogę się napić. To jest jakiś badyl. Nie mogę więcej patyków, to ile mam? Ano trochę ich mam. 10, rzeczywiście. Trochę ich rzeczywiście mam. Są skrzynki jakieś, znaczy właściwie to walizki. Jeśli by być bardziej szczegółowym. Co to jest? Weak Spear? Dobra, dzida. Jest i dzida. Jest i dzida. Teraz skromne pytanie, czy są tutaj... O, dobra. Jeśli już tak podniósł to, to jestem... Tu jest ryba. Oh yeah! Nie, nie jedz. Nie wiem, czy to jest dobre. Ale jeśli by tutaj się spawnowały ryby, to byłoby... O! Bang! Jaki ze mnie wędkarz. Bang! Mam nadzieję, że mogą się respawnować. I chyba tyle, jeśli chodzi ogólnie o ryby. Nie widzę, żeby coś więcej dopływało. Myślę, czy się tu nie osiedlić, bo mamy fajne drzewo, czyli fajny taki punkt wyjściowy. Tylko się zastanawiam, jakby tu się wtedy bronić, bo... Musiałoby to być miejsce całkiem niezłe. Najlepiej wyżej położone. Z szybkim dostępem do jedzenia. Tu jest całkiem nieźle, jakby zrobić... To w ten sposób? Może? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ja tutaj obmyślam takie ciekawe plany. Co tu można zrobić? To jest dosyć nierówno i to jest największy tego problem. Jeśli bym to obudował w ten sposób, to może wypalić, tylko że wtedy tutaj ta część zostałaby nieosłonięta. No, musiałbym naprawdę poważnie nad tym pomyśleć. Bo tutaj już będzie gorzej z tej strony, a z tej strony... Co to w ogóle jest za kanion? Może zejdę i sprawdzę? Mam nadzieję, że się nie zabiję, chyba nie. Muszę pamiętać, gdzie to było. Na pewno muszę pamiętać, gdzie to było, bo chcę tam wrócić, krzaczory rozwalić. Co to za kanion jest? Holy shit! Tego tu nie było kiedyś. Na szczęście nie mogę nawet tam podejść bliżej. Ale duże to. Oj, duże to. No może tutaj? To też nie jest jakieś głupie miejsce. Tylko, że takie strasznie nierówne. Na kamieniach, no to jasne, że chciałbym się osadzić na kamieniach gdzieś. Ale w jakimś równym miejscu. Ja sobie poszukam jakiegoś ładnego miejsca, myślę. No ta dziura nie jest aż tak bardzo zachęcająca. O, jest woda, dobra. Może tutaj... O, ta woda to taka trochę... Takie trochę bardziej bagna, nie jeżeli woda. No tutaj ryb to nie będzie. No niestety tu ryb to nie będzie. Szkoda, że nie trafiłem na jakieś inne jeziorko. Która jest w ogóle? 19? 20 gdzieś? Nie wiem.
Może 18? O! Moja postać jest głodna. Co chcę? Co byś chciała? Batonika? No dobra, masz batonika. W ogóle widziałem, że się trochę uleczyłem. Czy masz tyle medykamentów? 8 medykamentów, 7 kasy, 21 tych coinów. Aloe vera. Combine. Czym wrzucę więcej, tym nie. A mogę to z czymś innym, na przykład... Nie wiem. A! A! A wy dzikusy. Tacy jesteście, tak? Taka jesteś. No chodź, chodź. Chodź no solo! Pod wodą biegasz? Słabo ich widać. O, tu jest pierwsza część samolotu w ogóle. Może tu podejdę? A, tamta sobie poszła. To jest pierwsza część samolotu. Czyli ta z pilotami. O, mnóstwo elektroniki. Flare gun. Elektronika. No chyba was... A nie, drugiego nawet nie ma. A nie, jest! Tutaj. Może sobie otworzymy to do craftingu i może tu postawię ognisko. Aha, czyli nie za bardzo gra chce tu postawić ognisko. Bardziej pasuje tu. No dobra, co sobie życzysz? No, całkiem przyjemnie. O, tu jeszcze jedna część, nie zwróciłem uwagi. No dzień dobry wam. Jak tam lot? Udany? Chyba nie za bardzo. Chyba nie za bardzo. Im się podobał. Czy mogę tutaj, mogę dorzucić pieniędzy? Albo liści. Mogę sobie cokolwiek stąd upiec? Pytanie, mogę piec więcej rzeczy niż jedną na raz? Teoretycznie tak, ale widzę, że się nakładają na siebie. Dorzucimy trochę. No i co? Myślę, że jeśli chodzi o ten odcinek, to tyle. Mam nadzieję, że się wam podoba pomysł na serię, jak i samo to, że gierka jest naprawdę przyjemna. W ogóle czym wyżej patrz, tym płynniej chodzi. No, ale to jest logiczne. O, mogę już zjeść. Rybę zostawię. Nie wiem, czy się nie zepsuje, ale chętnie zobaczę, czy nie jest... Nie, no nie wygląda jakoś wybitnie. Szybko się na pewno upiekła. To tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Usłyszymy się w kolejnym, gdzie będę szukał sobie miejsca, gdzie się osiedlić. Póki co, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. No i cześć!